W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie Okrągłego Stołu Firm Budowlanych. Federacja Przedsiębiorców Polskich wspólnie z KUKE zwracała już wcześniej uwagę na problem, przed jakimi stanęły firmy budowlane. Problem ten się powtarza po kilku latach i obawiamy się, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jaką mieliśmy w roku 2012, kiedy firmy budowlane, mimo boomu budowlanego na rynku, zaczęły plajtować z tego względu, że były niedoszacowane przetargi publiczne. Uważamy, że aby zabezpieczyć firmy budowlane, szczególnie polskie, i uporządkować rynek zamówień publicznych w tej sferze, należy wprowadzić jednak pewne korekty w zakresie zamówień publicznych. W 2008 roku ustawa o zamówieniach publicznych zlikwidowała albo ograniczyła możliwość waloryzacji umów do momentu, kiedy zamawiający to przewidzi. Niestety zamawiający w większości przetargów tego nie przewiduje, po to, żeby zablokować możliwość renegocjacji umowy. Trzeba to koniecznie przywrócić. Oczywiście trzeba to oprzeć o coś konkretnego, a takim tym czymś konkretnym mógłby być indeks cen materiałów budowlanych, które byłyby indeksowane raz na miesiąc przynajmniej. No i oczywiście w odniesieniu do kodeksu cywilnego te wszystkie rzeczy, które nie zostały przewidziane właśnie tą waloryzacją poprzez indeksowanie, należałoby przyspieszyć sprawy cywilne w tych sprawach szczególnych, jak na przykład w trakcie budowy znajdują się jakieś wykopaliska i tego typu rzeczy. Postulujemy również obniżenie poziomu gwarancji wykonania usługi z 10 do 5%, dlatego że to poprawi zdecydowanie płynność firm budowlanych, a poziom płynności jest największym problemem. Wiemy, że już firmy ubezpieczeniowe i banki nie chcą udzielać gwarancji, dlatego że ten cały system się na tyle mocno zapętlił, że następnymi w kolejce do upadłości mogą być właśnie, może nie banki, ale firmy ubezpieczeniowe na pewno. W związku z tym uważam, że jak najszybciej należy zabrać się za reformę rynku budowlanego, żeby nie powtórzyć tego problemu, który mieliśmy w roku 2012 i 2013.